tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy po 10 dniach przerwy możesz dostać wsteczne zwolnienie lekarskie i mieć ciągłość z poprzednim, pomimo tego, że zapewnił Cię o tym wcześniej Twój lekarz. Witam, mam pytanie. Byłam na zwolnieniu lekarskim do 7 sierpnia w ZUS-ie. 8 sierpnia musiałam wyjechać z mamą do sanatorium jako opiekun. W tym czasie nie byłam na zwolnieniu lekarskim, bo lekarka stwierdziła, że jak przyjadę, to zrobimy kontynuację leczenia. Gdy poszłam do tego samego lekarza po moim przyjeździe, czyli 17 sierpnia, to okazało się, że nie mogę mieć kontynuacji. I moje pytanie brzmi, czy mogę kontynuować to L4, czy mogę mieć ciągłość z poprzednim zwolnieniem. Szczerze mówiąc, obawiam się, że doszło tutaj do jakiegoś nieporozumienia, no bo lekarz, jeżeli zna troszeczkę przepisy, to powinien wiedzieć, że nie może dać takiego zapewnienia niezgodnego z prawem. A według przepisów może dać zwolnienie maksymalnie 3 dni do tyłu i dotyczy to w sytuacji takiej choroby, na przykład, która zaczęła się w piątek wieczorem, lekarz był dostępny dopiero w poniedziałek, czy było jakieś święto. No, sytuacja musi być jakoś tutaj uzasadniona. Nie to, że przychodzi sobie w czwartek i chce zwolnienie od poniedziałku. Natomiast jest jeden wyjątek, który nie za bardzo wynika z opowieści mojej internautki. Jest to lekarz psychiatra, który nie ma takich ograniczeń czasowych. Jest to jedyny lekarz, który może sobie wystawiać, teoretycznie mówię, zwolnienia jak sobie tam do tyłu chce. Być może tutaj obie strony miały na myśli co innego, ponieważ na zwolnieniu typowo chorobowym no nie za bardzo można się opiekować osobą w sanatorium, nawet jeżeli to jest własna mama. Także lekarz mógł pomyśleć tutaj o wznowieniu zwolnienia po tym okresie, czyli po 17 sierpnia, po tym sanatorium, no a pacjentka myślała swoje, czyli myślała o kontynuacji zwolnienia z datą wsteczną, czyli od 8 sierpnia. No tak czy owak, jakakolwiek by to sytuacja nie była, wystawienie zwolnienia na 10 dni do tyłu jest przez lekarza, według obowiązującego prawa, no niemożliwe. Na marginesie, ZUS ostatnio mi zakwestionował inne zwolnienie, które zostało omyłkowo wystawione 2 dni do przodu. No i też znowu były 2 dni poprzednie. Sytuacja była taka, że był to bodajże, ja wystawiłem 30 chyba lipca, zapomniałem, że lipiec ma 31 dni, wystawiłem od 1 sierpnia. I też ZUS nie chciał pacjentowi wypłacić, ja tej omyłki jakoś nie zauważyłem. Także radzę swoim pacjentom sprawdzać daty wystawienia tych zwolnień, poprawność tego zwolnienia, spojrzeć na imię, nazwisko, PESEL, NIP. Czasem to są drobne błędy do wychwycenia przez Ciebie podczas wizyty, a oszczędzą Ci sporo mitręgi w czasie późniejszym. No lekarz też, człowiek też się myli, no chyba ci lekarze, co nie pracują, to są wtedy najmądrzejsi, prawda? I oczywiście ci, co kontrolują. Lekarze, orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to oni już wiedzą wszystko, bo jakby to powiedzieć, uczą się na moich czy Twoich błędach. Także na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobny problem z ustaleniami co do terminu zwolnienia, koniecznie skomentuj to wideo tutaj poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jeżeli problem zwolnienia wstecznego Cię nie dotyczył, a obejrzałeś ten filmik i podoba Ci się ten materiał, daj lajka, daj kciuka, podziel się na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, czy jakikolwiek inny, na przykład Google+. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.